Dzień dobry, witamy Was dzisiaj w dość nietypowym miejscu. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy na dworcu BKP w Szczecinie. Jedziemy do Świnoujścia z naszymi przyjaciółmi, z Mateuszem i Natalką. Jedzie właśnie już nasz pociąg, będziemy zaraz zmykać do Świnoujścia. A to jest nasza ekipa z niebieskiego Jeepa, to jest Natalka, to jest Mateusz. No i jadę. Ale jesteśmy ciapy, wsiedliśmy nie do tego pociągu. Jak to się stało, że wsiedliśmy nie do tego pociągu? Kraków, Ptaszów, co to jest? Co to? Kraków czy Ptaszów w końcu? Od Ptaszowa do Krakowa już niedaleko. Okazało się, że nasz pociąg przenieśli na inny peron, więc ruszamy teraz na drugi jednak. Jednak jedziemy takim nowym pociągiem, a nie takim brudaskiem, starym. Uwaga! Robię haul zakupowy. Co mamy w Matiego plecaczku? Bake rolls! Gofry. Buralki. Ale chyba mamy cztery. Mamy cztery. Cztery musli. Natka, nasze ulubione. No nie chuj. Sonko. I my jeszcze mamy bułki. I to wszystko. I liczymy na obiad. Dotarliśmy właśnie do Świnoujścia i lecimy teraz na prom. Dobra, możemy w końcu wyjść z promu i będziemy kierowali się w stronę morza. Punkt pierwszy wycieczki, lecimy na kawę. A teraz zobaczcie, gdzie my wchodzimy. Tu jest bidon, czyli dla biedaków, bo my bogatony kupujemy tylko. Prawie, że zostaliśmy wyproszeni z badziewiaka. Znaczy, nie wyproszeni, ale poproszeni o schowanie kamery. Bo nie można nagrywać w badziewiakach. Taki badziew. Spójrzcie, jesteśmy w miejscu, gdzie coś się zaczyna, znaczy coś się kończy i coś się zaczyna. Jak widzimy, tory się kończą, zaczyna się trawa. Coś pięknego. Znaleźliśmy w końcu McDonalda, ale jest na takim... Kto to skacze? Ale jest na takim zatupiu, że nie wiem, jakbyśmy to znaleźli normalnie. Chyba jednak oprócz kawy skusimy się na coś do jedzenia, a Ada chce McFlara. Co do Sodoma i Gomora konsumpcji po prostu. Pokaż, Natalka, jak ładnie pijesz kawę. Pyszna? Pyszna. McDonalda jest. Tak, przygotowuję jedzenie. Jak zawsze. To jest nasz główny organizer, on to wszystko organizuje. Zabezpieczenie logistyczne. Tak, to jest zabezpieczenie logistyczne, wszystko pakuje. Ważne, żeby był prowiant. No. Śmieją się ze mnie, że jestem żultuberem. Kierowniku, kopnij ze dwie subskrypcje. Dotarliśmy w końcu na deptak i idziemy na plażę. Idziemy na plażę. Będzie fajnie. A może zjemy potem nawet jakąś rybkę. No, taki szczut, no, tłuszczyk rybny. Ej, zobaczcie, jaki ten piesek ma fajną mordkę. No zobaczcie, jaki pućwol fajny. Normalnie już czuć prawie zapach morza. Trochę zawiewa, więc tu wszyscy smarkolą albo inne rzeczy robią. Uczulenie na razie. Natalka z Matim się tu szykują powoli. Plecaczki na plecach, Ada skacze. Możemy zbierać manatki i leźć na morze.
prawie drugiego planu. Wracamy właśnie z plaży i strasznie przewialiśmy. No, przewialiśmy, nas przewiało. Nas przewiało, no. Nas też. I lecimy się teraz trochę rozgrzać, połazić sobie po deptaku. Jesteśmy na gofrach i lodach. Ja sobie wziąłam gofra z wiśniami w czekoladzie. Zrobiliśmy sobie właśnie krótką przerwę na gofra, na loda. Trochę nas wywiało nad morzem, więc uznaliśmy, że fajnie będzie sobie gdzieś na chwilę usiąść, odsapnąć. Coś tutaj się dzieje, ale chyba jakaś próba. Bo jak ty tam siedzi na scenie. Anna, chodź, bo nie ma gdzie usiąść. Idziemy do pierwszego rzędu. Zarezerwowałam nam miejsca. To jest koncert tylko dla nas. Ty w każdym vlogu tańczysz. Jak możecie zobaczyć, przyszliśmy właśnie na rybkę do Kei, więc jesteśmy przy Kei i mamy nadzieję, że zjemy jakąś dobrą, fajną, smaczną rybę, jakiegoś dorsza na przykład z frytkami albo coś w tym, albo sole. Jak jest chwila odpoczynku, to każdy grzebie sobie w telefonach, możemy w końcu doczepić się do internetu i zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle na świecie. Już dostaliśmy nasze ryby, ja mam dorsza. Tutaj Mateusz ma też dorsza, tylko że nie z frytkami, a z zapiekanymi ziemniaczkami. Natalka ma dorsza z frytkami, też mamy, każdy ma z nas surówkę i Adama sole. Tutaj jak widzicie mamy taki fajny deptak, trochę tak wygląda na styl taki szwedzki, trochę jak byliśmy lekko. Kiedyś w Wisztat, to tak, było jak podobnie. Byliśmy w Szwecji, też jak byłem w Göteborgu, to wyglądało dość podobnie. Pokażemy wam jeszcze inne uliczki. Robimy tutaj obrót, tak, obrót z nimi. Uważajcie, żeby się wam nie zakołowało w głowie. No i tutaj też taka fajna uliczka i jeszcze kolejna. I jedziemy dalej. Fajna uliczka, oczywiście żabka jest, można sobie kupić hot doga. No, to jest wszystko. No i tyle, i kolejna i jeszcze uliczka. Stamtąd to jest teraz. Na północ, czyli w stronę morza. No tak i koniec, i idziemy dalej. A my lecimy teraz chyba w stronę promu i przedostaniemy się na drugą stronę, bo zmierzamy ku latarni morskiej. Tak, chcieliśmy przeprawą promową dostać się do tej największej flagi w Polsce, niby jaka jest. Tak, teraz na majówkę największa miała flaga być. Polski w Polsce. Zawsze jak jesteśmy na jakimś wyjeździe, to szukamy studzienek z napisem, z nazwą miasta i tutaj mamy Świnoujście. I właśnie sobie cyknęliśmy fotę naszych stópek w Świnoujściu. Ojej, jaki tu ładny widoczek jest. Chyba kiedyś tak to wyglądało. Ulica właśnie. Armii Krajowej, dawnej Lindenstrasse. A teraz jesteśmy na Armii Krajowej? O, nie widzę tutaj tabliczki. Nie, Bohaterów Września to jest ulica. Odwieczna walka kobiety i mężczyzny o założenie kaptura. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Niestety nie udamy się już, żeby pokazać wam największą właśnie, flagę Polski w Polsce. Koło latarni przechodzić, bo jest zimno. Nam, tak, jest nam zimno, więc skoczymy już na dworzec i chyba wrócimy pociągiem o 17.40, więc w Szczecinie będziemy jakaś 19, coś takiego. No, z 1,5 godziny niecałe się jedzie, także lecimy na Szczecin.